Słuchacie podcastu Mało Powiedziane. W najnowszym odcinku podcastu Mało Powiedziane witają Was Wasi prowadzący Nadia Urban, Piotr Sochoń i Weronika Truszczyńska. Witamy ponownie w najnowszym odcinku. Witamy naszych stałych słuchaczy, witamy naszych nowych słuchaczy, witamy naszych patronów. I witamy oczywiście naszych patronów. Serdecznie dziękujemy naszym patronom osobom, które wspierają nas na platformie Patronite. Gdyby nie oni, gdyby nie wy, to ten podcast by nie powstawał, także naprawdę bardzo bardzo dziękujemy. Jeżeli chcielibyście dołączyć do tego grona, no to zapraszamy was na patronite.pl. Ukośnik ma opowiedziane. Więc jeżeli chcielibyście wesprzeć nasz podcast, to zapraszamy na naszego patronaita patronite.pl. Ukośnik ma opowiedziane. Oczywiście możecie sobie spokojnie dosłuchać tego odcinka do końca i później sprawdzić ten link. W opisie tego odcinka, podobnie jak nasz adres mailowy, kontakt małpamaopowiedziane.pl, gdybyście chcieli do nas napisać, A o czym sobie porozmawiamy w tym odcinku. Porozmawiamy o wyburzaniu domów. Myślę, że część z Was, kojarząc Chiny i wyburzenie, myśli w pierwszej kolejności o tych wieżowcach, które zamieniają się w ruiny, są wysadzane. Ale o dziwo to nie taka demolka jest źródłem największych napięć społecznych w Chinach. Chociaż no, tak naprawdę są to dwie strony tej samej monety. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy porozmawiać o wyburzeniach domów prywatnych osób na wsiach i w miastach. I jeśli myślimy o takim obszarze, w którym polityka państwa napotykała, napotyka na jawny opór społeczny. To jest to właśnie kwestia wyburzeń domów. I jak zwykle, nagrywając nasz podcast, wybierając tematy, myślimy o tym, żeby te podejmowane przez nas wątki mm, dawały Wam wgląd w dużo szersze tło, pozwalające zrozumieć współczesne Chiny. I wydaje mi się, że to jest taki wątek. Tak, Chińczycy są do swoich domów niesamowicie przywiązani. Bardzo często są to oszczędności całego ich życia. Są ulokowane w tych domach, więc no w momencie, w którym przychodzi ktoś, a najczęściej przychodzi ktoś ponad nimi, czyli po prostu rząd lokalny, i mówi: mhm. hola, hola, musimy tutaj wyburzyć, bo mamy inny plan zagospodarowania na to miejsce. No to rzeczywiście tutaj to wzbudza w ludziach bardzo dużo różnych skrajnych emocji. Właśnie mi się wydaje, że w przypadku wyburzania tych domów, czy budynków, też czasem na przykład nie ma jakichś tam zakładów pracy prywatnych i tak dalej, to niekoniecznie właśnie chodzi o to takie przywiązanie do, do tej ziemi, czy do, do tego konkretnego domu, tylko jest właśnie kwestia odszkodowania. I to jest związane też z tym, że w Chinach po prostu ta urbanizacja nastąpiła wyjątkowo szybko i budowano bardzo dużo w bardzo krótkim czasie. I też ten element kompensacji finansowej stał się dla niektórych taką przepustką do lepszego życia. I akurat co jak co, ale Szanghaj jest świetnym przykładem tego, jak ludzie, którzy są Szanghajczykami z szanghajskim huką, czasem dostali duże pieniądze albo w nieruchomości warte dużo więcej w ramach właśnie takich rekompensat. Tak, ale akurat... Y ta sytuacja w Szanghaju może nie być najbardziej miarodajnym miastem czy obszarem Chin do patrzenia na te kwestie. Chociaż zgadzam się, są ludzie, którzy byli beneficjentami tych zmian. No zależy właśnie, jak na to spojrzeć. Będziemy rozmawiali trochę o tych rekompensatach. Myślę, że tak zupełnie z mojej perspektywy. Jednak nie negowałbym tego elementu przywiązania do Ziemi. W sensie, na przykład, przywiązania do, do wsi, do sąsiadów, bo często to się wiąże jednak z przeniesieniem tych ludzi do zupełnie nowych miejsc. O tym rozmawialiśmy między innymi w odcinku poświęconym walce z ubóstwem w Chinach, i mówiliśmy o tym, jak często ci ludzie, którzy byli przenoszeni, ze wsi, gdzieś na obrzeża miast, nie potrafili się odnaleźć w tej nowej przestrzeni. Mimo, że państwo jednak robi trochę, żeby aktywizować tych ludzi, no to nie jest łatwo takiego. 60-latka przenieść ze wsi do miasta i znaleźć mu jakieś zajęcie, no i po, po, umożliwić mu zaklimatyzowanie się tak, w tej ale nowej nawet, przestrzeni. nawet jeżeli mówimy tutaj o miastach, to rzeczywiście bardzo dobrze, Piotr, że o tym wspomniałeś, bo jednak wyburzenie pewnego obszaru, najczęściej to jest po prostu jaki, jakiś jeden blok, czyli no, przecznica. Wiąże się z rozpadem jakiejś społeczności. Dla tych starych osób, starszych osób najczęściej, które tam mieszkają i mieszkają tam często od wielu, wielu lat to jest 20, 30 czy więcej lat, to jest po prostu koniec pewnego życia, no bo sąsiedzi się wyprowadzą. Oczywiście niektórzy przeprowadzą się do jakiejś tam zarekomendowanej okolicy, gdzieś na obrzeżach miast, ale bardzo często jest tak, że te osoby nie chcą się wyprowadzić tam i zamiast lokalu zastępczego wybierają po prostu rekompensatę, rekompensatę finansową, a mieszkają na przykład gdzieś, czy to z dziećmi, czy po prostu decydują się wynająć mieszkanie w innej okolicy. No i tutaj pojawia się taki problem, że tak jak przez ostatnie 20 lat kupowaliśmy jakieś tam bałdzy, u jednej pani na osiedlu, tak, teraz po prostu następuje no, zburzenie, rozkład tej społeczności, w której oni przez tyle lat żyli. Natomiast to też nie jest tak, że tego typu sytuacje jednoznacznie spotykają się z sympatią i współczuciem ze strony innych osób, bo też warto o tym pamiętać, że Chińczycy jednak bardzo cenią sobie to, że Chiny się rozwijają. Chcą, żeby Chiny tak. się rozwijały, chcą, żeby się budowało chcą, żeby były drogi, żeby były szybkie koleje, żeby były wieżowce. Więc to nie zawsze jest tak, że. Ktoś będzie w komuś współczuł, że już nie może u tej samej pani kupować pierogów, no bo przecież jest też większe dobro tego, że my, jako kraj, musimy iść do przodu. No tak. No i też można by powiedzieć, że w najnowszej historii Chin państwo mobilizowało różnymi środkami ludzi do tego, żeby przemieszczali się po kraju, tak, więc tak. To też nie jest Chińczykom obce. No ale właśnie, no to może tak odpowiedzmy sobie na fundamentalne pytania, jeżeli chodzi o to wyburzanie domów. Bo to jest ważne pytanie, ważny wątek ze względu na to, jak właśnie jawnie i brutalnie ścierają się tutaj interesy władzy i niektórych ludzi, tak? Bo tak jak uh -huh. powiemy jest to, jest to złożona mozaika i to jest interesujące właśnie jak prowadziło to do zmian, jak wymogło to tworzenie luk w tym jednak szczelnym systemie chińskiej cenzury internetu i kultury, gdzie ten temat no... Przebijał się i przebija do, do szerszej świadomości, więc spróbujemy sobie zrekonstruować te wątki, historię też osobistych tragedii, urbanizacji, właśnie Chin, o czym mówicie, bogacenia się, ale też właśnie skrumpowania i chciwości elit i tak dalej. W pierwszej kolejności warto byłoby odpowiedzieć na takie prozaiczne, może, ale konieczne do postawienia pytanie: czemu wyburzać domy na taką skalę? Czy też nie można byłoby po prostu zbudować osiedla czy zakładu w innym miejscu, czy, czy naprawdę Chinom? Brakowało terytorium. Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca, że tak, jednak Chiny nie byłyby w stanie urbanizować i rozbudowywać miast, gdyby nie demolka tylko starego budownictwa, bo też tak jak mówicie, jeśli zachwycamy się tempem urbanizacji kraju, którego społeczeństwo no jeszcze kilka dekad temu było w przemożnej większości agrarne, to ta historia ma też swój rewers, którym są właśnie wyburzenia tych istniejących domostw. I zarówno w miastach, tak, żeby można było stworzyć na tym miejscu pojemniejszą infrastrukturę mieszkaniową, wyższe budynki, czy, czy hmm, też, na, też taką... na obrzeżach, na obrzeżach tych, tych miast, gdzie to są, jest przekwalifikowanie tych gruntów z wiejskich na, na miejskie, tak, żeby te miasta i aglomeracje mogły się rozrastać. Tak, ale też no, bardzo często to jest jednak poprawa po prostu warunków sanitarnych, generalnie warunków, w jakich tam czy to ludzie będą mieszkać, czy jeżeli to zostanie zakwalifikowane na coś innego, na przykład biurowiec, no to będą ludzie pracować. Dlatego, że no, nawet oglądając te najgorszej jakości, najstarsze budynki, które mamy, z którymi mamy do czynienia nawet w Szanghaju, widać, że tam są problemy z instalacjami elektrycznymi, bardzo często występują tam bardzo złe warunki sanitarne w tych domach, bardzo często nie ma łazienek i tak dalej, więc to też nie zawsze jest tak, że wyburza się piękne, stare budowle i na ich miejscu stawia bezduszne, szklane wieżowce. No to... Tak, myślę, że z perspektywy właśnie Europejczyka to może być nie do pomyślenia, ale fakt faktem Weronika ma rację, że wielu Chińczyków trochę bez żalu jakby pożegnała tak, te, tak. te obszary, bo po prostu im się jednak to kojarzyło trochę z biedą, trochę z syfem, tak. więc no... te, te wspólne łazienki na przykład, które tam są bardzo często jeszcze, z których się jeszcze korzysta... No, to, jest, to są warunki sanitarne, o których w Europie już dawno zapomnieliśmy, i myślę, że za każdym razem, kiedy jako turyści, jako osoby, które chcą jeszcze zobaczyć takie stare Chiny, myślimy o tym, że to jest takie smutne, że nie mamy już szansy tego zobaczyć. Pomyślcie sobie, czy chcielibyście w czymś takim mieszkać. No tak, ale z drugiej strony mówimy o mieście, i w mieście tak zgadzam się z tym. Na wsi jednak czasami to nie były tak tragiczne domy. Mm -hmm. A niestety zdarza się, dlatego mówię tutaj, że Szanghaj nie do końca zawsze może być miarodajny, mhm. że tych ludzi przenosi się później na wsiach do. Bo to oczywiście te, te rekompensaty są różne. To, 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 że ten system kiedyś był bardzo niespójny, różnił się między wsią a wsią, to też są istotne wątki tego, że była część. Yy, rekompensat w postaci mieszkań, które mm -hmm, się, tak. się dawało. To też zależało od tego, ile kondygnacji miał dom, jaką miał powierzchnię, mm -hmm. część to były pieniądze i tak dalej. Tam były różne wyrównania. To było złożone, wszystko i tak jak mówię, różnorodne, ale zdarzało się, że ci ludzie dostawali bardzo kiepskie mieszkania w inwestycjach, tak, tak. użymy tej nowomowy, ale takich, które przypominają bardziej no, zakłady karne. Zdarzało się tak. Że, że one po prostu nie odpowiadały pewnemu standardowi. Też ten temat szanowania świętej własności prywatnej, która nierzadko blokuje też inwestycje publiczne, jest to też temat dobrze znany w Polsce. No, teraz mieliśmy kolejną tego odsłonę przy okazji CPK. No tak, ale pamiętajmy o tym, że no właśnie to zależy, no bo ta własność, ona to też tak naprawdę koncepcja tej własności w tym współczesnym państwie chińskim jest stosunkowo świeża, tak? Znaczy no nie no, ja tutaj chciałem po prostu powiedzieć tyle, że no mamy jedną kluczową różnicę między naszym krajem Polską i Chinami. No tutaj w tym państwie, państwie środka w Chinach, nie ma ziemia nie. należy do państwa. Tak. Więc tutaj też możemy odesłać do naszego odcinka temu mm -hmm. tematowi poświęconemu, czyja jest ziemia w Chinach. Czy w takim razie może inaczej skonstruować to pytanie? Czy w ogóle możemy mówić o własności prywatnej domów zbudowanych na tej państwowej ziemi? Tak, ale no właśnie przez to sprzęgnięcie właśnie Państwowej Ziemi, prywatnych domów, wydaje mi się, że mamy taki wręcz papierek lakmusowy do zbadania tego, jak zdeterminowane i konsekwentne są Chiny, władze Chin w tym realnym poszanowaniu własności prywatnej. Stąd na przykład pojawiają się gdzie nie te pytania o to co stanie się z tymi już teraz mówimy o tak, nowo wybudowanych tak. osiedlach w dużych miastach, które ulokowane są na wydzierżawionej na kilkadziesiąt lat ziemi. No bo też właśnie zahaczając o Polskę znowu, skoro tam wspomniałem o tym CPK, żeby, żeby też nakreślić te, te różnice wydaje mi się przynajmniej taka była moja percepcja i mówię tutaj o tym okresie jeszcze Sprzed 2017 roku, tego, tego wyroku Sądu Najwyższego, że nikt chyba w Polsce tak specjalnie i poważnie nie przejmował się tym, że y, nasz blok czy, czy inwestycja, gdzie kupowaliśmy mieszkanie, znajdował się na ziemi, która była użytkowaniem wieczystym. Rozumiem, że tam były dodatkowe problemy do tych opłat i tak dalej, ale chyba nikt nie myślał, że po zakończeniu tej, tego użytkowania, po prostu tam wjadą nam na osiedle buldożery i zburzą ten, ten dom, tak po prostu, bo. W Chinach takiej pewności nie ma. Tak. Mhm. tak? Stąd właśnie pytania. Ja bym powiedział tylko, co bo chyba. To są kraje, które robią takie rzeczy. Tak. Zresztą, jeżeli chodzi o te dla w Chinach, to widać jednak już powoli taką tendencję, że, że chyba ci mieszkańcy nie mają się o co, co specjalnie tym przejmować. Ale jednak dla wielu Chińczyków, i to też wydaje mi się, powinno mocno wybrzmieć, ich kraj nie jest przewidywalny. Tak. Mhm. To jest dosyć istotne. Więc tak jak tłumaczyliśmy już też w niejednym odcinku, w jaki sposób te reformy przeprowadzone przez no, premiera Jurongji w połowie lat 90., tam centralizowały budżet, tak jednocześnie nie, nie zmieniały struktury wydatków. To sprawiało, że te rządy lokalne musiały szukać nowych źródeł pozyskiwania pieniędzy, te co bardzo istotne te, te lokalne rządy nie mogły się zadłużać mieć deficytów budżetowych ta decyzja nakładała na nie taki bardzo sztywny gorset no ale oczywiście przy okazji tych reform dzierżawa ziemi stała się ważnym źródłem suplementującym budżety tych lokalnych rządów no bo w drodze właśnie koncesji Pekin zgodził się by te, te rządy lokalne zatrzymywały większość pieniędzy właśnie z dzierżawy ziemi no ale też pewnie większość z was słyszała, mogę taki delikatną wycieczkę zrobić w tę stronę, że rządy lokalne mają potężne zadłużenie, które realnie zagraża stabilności fiskalnej państwa. To to jest prawda i jak to jest możliwe, że z jednej strony nie mogą się zadłużać, ale mają gigantyczne długi, to też mogę wytłumaczyć, bo to jest istotne wydaje mi się dla kontekstu tego dlaczego te rządy lokalne są tak zdeterminowane, żeby te ziemie Pozyskiwać pod inwestycje. No właśnie, bo tu pojawiają się takie te obszary milczącej zgody Pekinu na różne, jak to się ładnie też czasem mówi, innowacje polityczne i gospodarcze w Chinach. No to taką właśnie innowacją okazały się te wehikuły, wehikuły finansowe tak, rządów lokalnych. Wspaniały wynalazek. Wspaniały wynalazek. Wspaniały wehikuł, który zabrał Chiny w nowoczesność. E, Chociaż to też oczywiście nie można powiedzieć, że one nie miały swojej przydatności, bo jednak te wehikuły finansowały przemianę Chin, szczególnie jeżeli tak. mówimy o infrastrukturze. Jak to w Chinach bywa, to jest ciekawe. Też nawet kiedyś myślałem, żeby o tym zrobić odcinek, że najbardziej innowacyjną prowincją jest Anhui z jakichś względów. Że tam się wszystko to, to, to zaczyna tak, w tym Anhui. Nie coś, co jest, coś coś tym Anhui. jest w Anhui. Co w tym jest? I tam właśnie lokalne władze w mieście Uhu wpadły w 1998 roku na taki pomysł, że okej, okay, no dzierżawa to jest jedno dzierżawa ziemi ale co jeśli miasto założy spółkę? Która będzie pożyczała pieniądze od banków, a jako zabezpieczenie używała ziemi, właśnie. Wow. Świetny wow. pomysł. No i Pekin nie zabronił tego. To oczywiście model ten, tych tak zwanych wehikułów finansowych lokalnych, rządów, rozpowszechnił się. Co więcej, pieniądze pożyczały banki państwowe. No mało tego nawet po kryzysie w 2008 roku, gdy rządzący w Wtedy zdecydowali, że ten potężny zastrzyk środków na pobudzenie gospodarki, te środki trafią właśnie w inwestycje infrastrukturalne, że one powinny płynąć właśnie poprzez te wehikuły finansowe lokalnych rządów. No to dodatkowo zbudowało ich pozycję i wagę i spłata tych długów jest ciężka, więc yy, lokalne wehikuły ratują się emisją obligacji. Mały plot twist. Okazuje się, że obligacje te także kupują banki państwowe. E, w mniej no już transparentne sposoby, które sprawiają też, że określenie wysokości zadłużenia tych Wyskie lokalnych budżetnicy. rządów jest bardzo ciężkie. Tak. E, no ale są szacunki mówiące, że może to być więcej niż połowa, 60% całkowitego zadłużenia Chińskiej Republiki Ludowej. O, może e, być nawet więcej. Te mówię, szacunki często są zaniepokojone. Ciężko, ciężko powiedzieć. Zaniżone bał. No. <grymne> Mówię o tym wszystkim, żeby przypomnieć, że podstawą tej piramidy jest ziemia no, i tak, jej dzierżawa. Tak. No i założeniem tej kolosalnej piramidy jest to, że ziemia dalej będzie się znajdować i będzie ją dzierżawić za duże pieniądze. Stąd te lokalne rządy były naprawdę zdeterminowane, żeby no, wynajdywać nowe skrawki ziemi, sprzedawać je deweloperom, inwestorom. No i teraz wyobraźmy sobie, walec, tej machiny finansowej, naprzeciwko którego staje jeden wiejski domek i zamieszkujący go człowiek, który nie zgadza się na jego wyburzenie. I takim człowiekiem był Jia Jinglong. A skąd jest ten człowiek? On urodził się w 1986 roku ha, i dorastał tak, i dorastał we wsi Beigao w Shijiazhuang, w prowincji Hebei, niedaleko właśnie zurbanizowanej części Zhuang, co oczywiście no, miało znaczenie dla wydarzeń, które miały swoją kulminację w 2015 roku, no bo takie grunty wiejskie mają największą atrakcyjność, mm -hmm. takie, które przez blisko, które tak. może miasto się rozrosnąć. Tak. I Też Zia... Są atrakcyjne mm -hmm. dla tych rolników, którzy posiadają Też te są. ziemię, bo oni wiedzą, że lada dzień może ktoś przyjść, kto im za te ziemię zapłaci. No Jeżeli ktoś ma ziemię gdzieś środku niczego, tak. to szanse na coś takiego są jednak dosyć niewielkie. Inne są szanse. Znaczy, wtedy szanse są takie, że. Bo jest coś takiego też jak kwoty na to, ile w danym regionie powinno być ziemi uprawnej. Więc tak. zdarza się uh -huh. tak, że po prostu e, te lokalne rządy one chcą wywłaszczyć rolników. Załóżmy, że oni w jakiejś takiej starej wioseczce mają dużo domków, one zajmują dużo terenu, więc to. Lepiej ich po prostu wynieść stamtąd i skompresować w jakimś takim baraku, bloku, i tamta ziemia się uwalnia, i to jest kwota, tak. którą możemy rozdystrybuować, która jest tą kwotą na ziemię rolną, dzięki czemu możemy sobie gdzieś indziej usznąć e, ziemi dla miasta. Tak, to tak, to, tak, to tak, jest tak. też taka, taka możliwość, ale właśnie wracając do tej historii, dziadzin long od momentu, gdy skończył 20 lat, mimo no wciąż młodego wieku, oczywiście, w, jednak już w oczach, Pełnych obaw rodziców był materiałem na kogoś, kogo w Chinach określa się guangguen, czyli mm -hmm. takimi mm -hmm. gołymi gałęziami. Tak. Mężczyznami, przede wszystkim oczywiście ze wsi, którzy nie mogą znaleźć żony. Też mówiliśmy o tym zjawisku w naszych wcześniejszych podcastach. I sytuacja ta dotyczy tych mężczyzn, których sytuacja finansowa. Żeby nie powiedzieć, że nie pozwala, to na pewno nie ułatwia znalezienia narzeczonej, wzięcia ślubu, co jest w Chinach kosztowne, no bo jest też takim aktem udowodnienia, że, że stać nas na założenie utrzymanie rodziny. I jak mówiliśmy, no też między innymi w tym niedawnym odcinku o ślubach, jest to powszechne, że w znalezieniu wybranki pomagają rodzice. Oczywiście tak było też w tym przypadku, ba, nie tylko rodzice, bo też ciotki, babcie, no co tworzyło taki momentami trudny do zniesienia chór wzywający do żenku. Ale no, znalezienie tej wybranki nie było wcale takie łatwe, bo poza względami, o których wspomniałem, Jinglong nie był szczególnie lubiany przez rówieśników w swojej okolicy. Był dosyć wstydliwy, gdzie niegdzie też można przeczytać, że miał opinię upartego i niesympatycznego. Sam chłopak czuł jednak, że ten orzenek to nie jest tylko fana Beria najbliższych. Sam chciał kogoś poznać i stworzyć rodzinę. Musiał podjąć ryzyko, potrząsnąć samym sobą i spróbować odmienić tę niefortunną kartę, więc zadecydował o wyjeździe ze wsi, no, pakując najpotrzebniejsze rzeczy do plecaka, wyruszając do miasta. Ale chyba w najbardziej optymistycznych myślach nie mógł podejrzewać, że szczęście uśmiechnie się do niego tak szybko i nieoczekiwanie, bo gdy już podróżował między rodziną wsią a miastem na dworcu kolejowym, gdy wsiadał do pociągu, zauważył dziewczynę, Lilan Lan, która próbowała wrzucić taki wielki kufer do pociągu. No i ta podobna sytuacja w gruncie rzeczy, w której się znaleźli, w wyjazdu z prowincji do miasta, taszczenia ze sobą tego dobytku życia, ona była dla obojga czytelna i wytworzyła więź między, między nimi i no, oni szybko zbliżyli się do siebie i po tej nawet wspólnej podróży dalej utrzymywali kontakt. Dziadzin Long nie umieszkał pochwalić się y, dziewczyną swoim zatroskanym oczywiście rodzicom i kolejnym krokiem było naturalnie planowanie ślubu. Ta data została ustalona na 25 maja 2013 roku, czyli jednocześnie dzień urodzin Dziadzin Longa. Cóż za szczęście. Jia planował wprowadzić się z przyszłą małżonką do takiego no mniejszego, bardzo skromnego domu wbudowanego obok domu rodziców. Wymagał ten dom remontu, więc Dzia zabrał się za niego tak, żeby on był już gotowy na życie tej młodej pary po ślubie. I żeby mieć możliwość pracy przy tym domu remontu, przy świetle dziennym, pracował na noc, a zarobione w ten sposób pieniądze oczywiście wkładał w dom. I... Wtedy na młodą parę, na rodziców, Gia gruchnęła wiadomość o tym, że wieś, w której mieszkają, zostanie no, wywłaszczona pod rewitalizację gruntów, co wiąże się z wyburzeniem domów, w tym też tego jednego niewykończonego i relokacją mieszkańców. Przeczytałem kilka różnych wersji wydarzeń, tego, co wydarzyło się w następstwie tej decyzji, ale Gia Jinglong i jego rodzice nie byli zadowoleni z warunków kompensacji za wyburzenie. Tam wytykano, że nieodpowiednio zmierzono powierzchnię tego większego domu na potrzeby rekompensaty. No Dodatkowo, oczywiście, dzia był emocjonalnie związany z tym, z tym mniejszym domkiem, który remontował z myślą, że będzie służył jemu i lan lan. Ostatecznie ojciec dzia Longa podpisał porozumienie dotyczące warunków rekompensaty. I na jego gruncie miał otrzymać dwa duże mieszkania o powierzchni no, ponad 100 metrów. Na jedno miało większe 130 metrów. Oczywiście pamiętajmy, że w Chinach inaczej liczy no się właśnie. metraż, metraż tak. mieszkania, bo tam wlicza się oczywiście też części wspólne, ale cały czas są to, to duże, duże mieszkania. Mieszkanie, tak. I była to też rekompensata zgodna z tym, co oferowano innym mieszkańcom wsi. Więc trudno tutaj jednoznacznie stwierdzić, czy obiektywnie ta rekompensata zaoferowana za dom była adekwatna, czy nie. Nie chcę tak tego jednoznacznie Poczekaj, przesądzać, ale, ale... Ten ojciec, jak rozumiem, był właścicielem, tak, był właścicielem. całości tak, tego, tak, więc tak, on tak, podpisał tak. za te dwa domki. Tak, Dobrze. tak. I no, właśnie problemem z perspektywy mieszkańców generalnie w Chinach jest jednak to, że oni no nie mogą faktycznie nie zgodzić się na oferowaną tak. rekompensatę, a, a ten margines negocjacji też nie jest duży. I ojciec Dzia, właściciel domu, właśnie mówił, że został przymuszony do podpisania tego porozumienia, że wcale nie chciał się wyprowadzić, że on to też zrobił za plecami swojego syna. I mówił, że no, grożono mu. Grożono mu na przykład odebraniem ubezpieczenia społecznego jego matki, co nie do końca wiem, jak miałoby się wydarzyć, ale nie neguje tego, ale bo to, nie to ma też znaczenie. zostało stwierdzone. to nie ma znaczenia nawet, wiesz, jakby czy, tak, tak. czy to by się wydarzyło, czy nie. Znaczenie ma to, że po prostu ten człowiek był nękany i został prawdopodobnie no, Nie ale miał mu... pojęcia, jakie są więcej... jego prawa. Tak. I wierzył, no, wierzył w cokolwiek Jasne. tam powiedziano. Jasne. Tak. Tak. tak czy siak, to, są, to były kwestie już potwierdzone później, ale też jemu odcinano prąd, wodę gaz nasłano oczywiście ludzi do zastraszenia, bo takie bandy oprychów o, to jeszcze można, powiem. można, tak chwilę, można tak? wynajmować, to jest tak, mówiliśmy o tym też wcześniej, jeszcze Weronika o tym powie, no nie są wynajmowani przez rządy lokalne, przez deweloperów tak. do tego, żeby wymuszać zgody na, na takie planowane posunięcia. I no dodatkowo właśnie to już wspomniałem o tym trochę, to co budzi opór i jest zarzewiem konfliktów, to te bardzo niejednoznaczne warunki rekompensat, które mogą różnić się między wsiami, o czym mieszkańcy nawzajem wiedzą. Że ten dostał więcej, ten mniej i tak dalej. Oczywiście, że wiedzą. Państwo no, nie stworzyło takiego czytelnego i powszechnego systemu, który zwyczajnie gwarantowałby ochronę podstawowych praw e, tych mieszkańców w takich sytuacjach. I widać no, właśnie w takich e, w takiej historii jak ta, że mimo, że decyzje o renowacji terenów wiejskich, budowie infrastruktury one są w gestii miasta i były w gestii w tej sytuacji, były w gestii miasta Shijiazhuang, to ewidentnie te miasta, i tak było w tym przypadku, nie chcą się babrać taką robotą, tak. robotą dogadywania z mieszkańcami i tak dalej i zrzucają to w dół. No w tej sytuacji właśnie na wieś, która była stroną tych porozumień o rekompensacie, na no w teorii właśnie ludzie muszą się zgodzić. Więc no właśnie, więc jeśli, jeśli państwo jego instytucje, one nie są w stanie stać za prawem obywateli, to otwiera duże pole do przemocy i wymuszeń. I tak niejednokrotnie w Chinach się działo. I właśnie tutaj kluczową osobą na szczeblu tej wsi był jej lider, Dzięchła. Ale tak, ja jeszcze tutaj chciałam dodać, bo odpowiedziałaś właśnie o tym, że te wyższe szczeble zrzucają tutaj te negocjacje z mieszkańcami w dół. I bardzo często jest tak, że ci mieszkańcy na samym dole oni też nie do końca rozumieją jaki jest zamysł tego wszystkiego, bo oni bardzo często właśnie obarczają winą za niezbyt wysokie rekompensaty tych urzędników na dole i oni są przekonani, że intencje z góry wcale takie nie były i że to ci na dole nadużywają władzy, ale oni teraz pójdą tam do góry, gdzieś to zgłoszą i dostaną pomoc z góry, no bardzo ładnie to brzmi w teorii, ale najczęściej to jest tak, że ci na górze chcą się po prostu pozbyć problemu i jak najszybciej tych ludzi stamtąd wykurzyć, nieważne jakimi metodami. Po prostu nie ci na dole znajdą jakieś metody i wykurzą tych ludzi, żebyśmy my mogli przyjść i zrobić tam swoje, postawić co chcemy. Więc niestety, ale to jest robione celowo. Oni po prostu nie chcą się babrać w tym, nie chcą gadać z tymi ludźmi, tylko zrzucają to gdzieś na dół. No właśnie, w tym wypadku akurat ta, ta osoba ten chodziła. Ten, ten lider wsi, on był taką no, twarzą koordynatorem, właśnie działań mających na celu przymuszenie mieszkańców do podpisania porozumień. I tak, no. Z jednej strony właśnie presja na tych ludzi z góry jest oczywiście duża, też polityczna, ale no też dodatkowo nierzadko i wiele wskazuje, że tak było w tym przypadku, że ci ludzie są skorumpowani tak? i też kierują się chęcią zysku. To jest kolejna też spłaszcza do zrozumienia, motywacji i popularności tej całej kampanii walki z korupcją realizowanej przez obecną administrację si. Ale właśnie też ta kariera jest niejasna, bo mówiło się na przykład o jego problemach z prawem, tendencji do przemocy i oczywiście relacja dzieła z tym liderem wsi H dzieńchła była, była zła, była bardzo zła i H no, z pewnością nie stronił tutaj od przemocy werbalnej gruźb. Natomiast ta pierwsza próba wyburzenia domu zakończyła się niepowodzeniem. I wtedy to też mogę poniekąd nawiązać do tego, co ty powiedziałaś. Dziadzin Long był na skraju desperacji. On czuł, jakby od obrony tego domu zależało jego życie. Dom, który wykańczał w dużym trudzie, stał się takim jego oczkiem w głowie, żeby nie powiedzieć obsesją. Bardzo chciał też, żeby to tam doszło do ślubu. I symbolicznym obrazem tamtej konfrontacji z tą ekipą wyburzeniową była scena, w której dzia. Stanął na dachu domu i wymachiwał chińską flagą. I ktoś właśnie może uznać to za, za paradoksalne, no bo czy to nie państwo chciało go skrzywdzić, czy ta chińska flaga ma być symbolem ochrony godności jednostki, ale właśnie też poszerzając to, co ty powiedziałaś, cokolwiek sobie wy nie pomyślicie, słuchacze, że dziwna jest ta sytuacja, to jednak dla wielu ludzi ta flaga ona nosi taką symbolikę która ma bronić godności no. właśnie tej tej tak, osoby. On był przekonany, z że państwo przemocą. tego nie chce, co tak, się tak, dzieje. Tak, 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 I to właśnie to ukazuje właśnie taką niejednoznaczną relację obywatel, władza, partia, państwo w dodatku na bardzo różnych szczeblach administracji. Niemniej on z tamtego starcia być może flaga mu w tym pomogła wyszedł zwycięsko, no, zburzona została jedynie brama do posesji. Ale ta cała sytuacja zaczęła stawiać Dzia Jinglonga powiedzmy w złym świetle. To znaczy, jako takiego krnobrnego awanturnika. Zaczęło się to też pokrywać z tą właśnie no tak, opinią, no, jaką miał wcześniej. No to, że ojciec jednak podpisał te argumenty. Tak, 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 więc tak. No, no właśnie. To, to już to za jest, późno było. To jest istotne i to było podnoszone właśnie przez, przez samą wieś i tę ekipę, która zajmowała się rozbiórką tych budynków. Ale też musicie wiedzieć, że wdanie się w taki polityczny spór, szczególnie tak ostry i długi, to nie jest w Chinach obojętne. I to jest wyniszczające i przede wszystkim stresujące dla ludzi z otoczenia rodziny. I o ile w tej pierwszej próbie wspierała go rodzina, to z czasem właśnie Jia Jinglong był coraz bardziej osamotniony w tej walce o zachowanie domu. Zaczął być też widziany jako niebezpieczny, nieprzyjednany, nieracjonalny i Taki obraz jego zaczęli mieć niestety rodzice Li Lanlan, jego narzeczonej i według no, niektórych relacji zaczęli mieć też wątpliwości, czy to właściwy wybranek dla ich córki. A z czasem też naciskać na nią, żeby rozstała się z dzia w wyniku czego miało dojść do odwołania tego ślubu. Ta ekipa wyburzeniowa wróciła po trzech miesiącach. Tym razem wielu z jej członków było uzbrojonych, i to bynajmniej nie sprzęt konieczny do rozbiórki, no bo to były noże, siekiery, kije. Mm, to był tak. sprzęt, który miał służyć do zastraszenia jego. I tym razem no, dom zamienił się w stertę gruzu. Co bardzo istotne, to wydarzenie miało miejsce nieco ponad dwa tygodnie przed terminem ślubu, jaki Dzia planował z Lee. I no, oczywiście, tak jak we wspomniałyście, no wyburzając, stwierdzili nie bez racji, że wszystkie dokumenty zostały podpisane. Rodzice już wtedy wyprowadzili się do tego nowego mieszkania. Tak czy siak dziadzin Long czuł się zdradzony przez rodzinę, porzucony przez narzeczoną oczywiście. Wszystkie te emocje kumulowały się w tym niewielkim domku, który no, on po tych nieprzespanych nocach wykańczał z myślą o wspólnym życiu ze swoją ukochaną. Czy to był racjonalny osąd tej, tej kwestii, czy, czy raczej głos emocji? Niemniej on nie był w stanie ułożyć sobie życia na nowo, zapomnieć o tym wydarzeniu i o tym, co wyrządził mu lider tej wsi, Chodzien którego on uważał za winnego całej tej sytuacji. I przyszedł Chiński Nowy Rok. Najważniejsze święto dla Chińczyków, to jest czas oczywiście spędzany z rodziną, na jedzeniu, na rozmowach, na puszczaniu petard. Jednak pierwszego dnia nowego chińskiego roku huk roznosił się nie tylko od nich, nie tylko od petard, bo Jia Jinglong, zdobytym wcześniej pistoletem na gwoździe, strzelił w głowę i śmiertelnie ranił He Jinghua, tego właśnie lokalnego lidera. I Jia za morderstwo został skazany na śmierć. Tak myślałem. Wyrok wykonano 15 listopada. 2016 roku. No on miał wtedy 29 lat. Na marginesie chcę dodać tylko, że ta sprawa odbiła się w Chinach gigantycznym echem. Wielu ludzi w internecie, czy też znanych prawników z najlepszych chińskich uczelni wstawiało się za dzień. I chcę powiedzieć, że to jest bardzo symptomatyczne, bo Mam wrażenie, że ciężko polemizować z winą Jia. On zabił z premedytacją i okoliczności przygotowania do morderstwa trwające bardzo długo, to wszystko wskazuje na to. Ale wydaje mi się, że on stał się takim symbolem męczennika, takiego słusznego oporu właśnie ze względu na te okoliczności sprawy, a konkretnie to, że chodziło o te wyburzenia właśnie, które w Chinach kojarzyły się coraz częściej właśnie z brakiem praworządności, opresją, Nierównościami, korupcją, i myślę, że też w dalszej części odcinka warto właśnie, żebyśmy powiedzieli o tym, jak te formy oporu i protestu wyglądały, a w końcu tym, czy w Chinach zachodzi jakaś. Zmiana jak to wygląda dzisiaj, bo ewidentnie na poziomie świadomościowym, nie tylko poprzez takie sprawy, ale także przedstawienie tych spraw w filmach nawet. No, wspominaliśmy kiedyś na przykład o, o filmie Wilczy Wojownik, mm -hmm. jak mówiliśmy o chińskiej dyplomacji bodajże, no to przecież druga część tego filmu no zaczyna się właśnie, właśnie od takiej sceny, gdzie pokrzywdzonymi... Tak. Są osoby, których dom się wyburza, i to jest taki to bym powiedział naprawdę nierzadki w chińskich filmach czy serialach. No więc właśnie, czy, czy to przebicie się tej kwestii przez cenzurę ośmiela ludzi w protestach i jak ten opór wygląda? Czy ta historia jest, jest tragiczna, ale nie powiem, że jest pierwszą taką historią, i że on jest symbolem i męczennikiem, bo ludzi przed nim, którzy naprawdę no, dokonywali desperackich czynów ze względu na te wyburzenia, było więcej. Ciekawe jest to, że to się wydarzyło stosunkowo niedawno, bo tak. faktycznie taka fala przemocy i nadużyć związanych z tym to były głównie lata 2000, też początek lat dziesiątych, tak, kiedy dokładnie. w ogóle w Chinach generalnie, jeżeli chodzi o, jakieś, jeżeli chodzi o przestrzeganie praw człowieka, to no było dziko. I najwięcej takich rzeczy, o których się słyszy, o których się mówi, bardzo dużo związanych z Chinami, miało właśnie w tamtym okresie miejsce. I, I potem właśnie też, też dzięki temu, że, że jest ten internet cenzurowany, ale jednak ucywilizowało wiele spraw. Ale okej, okay, no dobrze, no to powiedzmy sobie, może faktycznie, jak ludzie mogą i y, jak ludzie protestują, stawiają opór przeciwko takim wyburzeniom? Czy są w ogóle jakieś legalne, prawne środki do tego, żeby szukać pomocy, żeby stawiać opór? No i faktycznie. Są. Pytanie, na ile one są skuteczne, ale można normalnie złożyć pozew sądowy do sądu cywilnego. Faktycznie zmieniło się też prawo, bo w 2007 roku weszło nowe prawo dotyczące nieruchomości, które mówiło, że proces wyburzenia można Dopiero rozpocząć po tym, jak osiągnie się porozumienie w sprawie odszkodowania, bo wcześniej było tak, że teoretycznie można było rozpocząć rozbiórkę, zanim jeszcze strony się dogadały. Więc potem faktycznie była taka możliwość tego, żeby ubiegać się o odszkodowanie. Też istnieje taki system petycji i skarg bardziej administracyjnych. To jest taki system, który nazywa się Sinfang i faktycznie to, co Weronika mówiła, że mieszkańcy składali skargi do wyższych organów. Czasami nawet podróżowali do stolicy prowincji, a nawet Też do Pekinu. się to kończyło. Żeby przekazać tam swoje zażalenia. Tak, czasami, chyba o tym mówiliśmy, że czasami właśnie ci oprychy, powiedzmy, takie na wynajęcie, oni czasami podróżowali za tymi ludźmi nawet do Pekinu. Mhm, tam tak, czaili tak. się pod instytucjami, żeby oni nie składali zażaleń. Tam dochodziło do różnych mhm. przepychanek. No, to są rzeczy... Tak, oczywiście, szukanie pomocy prawników. Przecież są osoby, są prawnicy, którzy się specjalizują w tym, żeby reprezentować takie, takie osoby. To nie jest tak, że coś takiego zupełnie nie istnieje. No i oczywiście wykorzystywanie mediów i opinii publicznej, o czym jeszcze powiem później. Natomiast no, trzeba mieć na uwadze to, że jednak skuteczność podjęcia takich kroków jest ograniczona, no bo e, sądy nie do końca są niezależne, zwłaszcza jeżeli mówimy o sądach na szczeblu lokalnych, e, często mogą działać pod wpływem władz i struktur partyjnych, a jeżeli władzom lokalnym bardzo zależy na tym, żeby dana Ziemia została wydzierżawiona, no to trudno nie, nie myśleć o ostronniczości. No, i też oczywiście jest kwestia represji. Są prawnicy. Chyba najsłynniejsza tutaj jest Ni Yulan, która w Pekinie była bardzo mocno zaangażowana w bronienie praw osób, które były wysiedlane, bo tam właśnie na początku lat 2000 była cała taka fala wyburzeń w Pekinie. I to jest kobieta, która za swoją pracę no była nękana wręcz. W 2002 roku doszło do sytuacji, w której ona próbowała tam. Nagrać, czy zrobić zdjęcia takiej właśnie ekipy, która burzała i eksmitowała przymusowo mieszkańców danego terenu i została zaaresztowana i została dotkliwie pobita do tego stopnia, że do dzisiaj się porusza na wózku inwalidzkim, więc ona jest też takim właśnie symbolem walki o prawa człowieka, znanym bardzo też na arenie międzynarodowej. Natomiast, no, jeżeli. Nie działają środki prawne. Jeżeli nie można dociekać swoich praw za pomocą skarg, zażaleń i pomocy prawnej, no to oczywiście to nie jest tak, że ludzie w Chinach nie są się w stanie posunąć dalej. I nie mówię koniecznie tutaj o tym, że trzeba zrobić to, co zrobił bohater opowieści Piotra i po prostu kogoś zabić, ale Chińczycy też. Protestują i jeżeli tak. coś im się nie podoba i chcą się domagać swoich praw, to, to będą to robić. I faktycznie chyba symbolem takich takich protestów była wioska Wukan w prowincji Guangdong, gdzie w 2011 roku protestowali mieszkańcy przeciwko sprzedaży ich gruntów bez odpowiedniego odszkodowania. Tutaj generalnie chodziło głównie o to, że oni po prostu uważali, że pieniądze, które im zaoferowano, nie były wystarczające, i zaczęło się od tego, że były właśnie, że były Petycje, żeby były zażalenia, no ale to nie, nie przynosiło odpowiednich efektów. Wobec czego zaczęły się protesty, zaczęły się demonstracje, zaczęły się blokady. I te protesty one naprawdę. Osiągnęło olbrzymią skalę, do tego stopnia, że nazywane są czasem potocznie oblężeniem Łukan, bo tam praktycznie doszło do regularnych walk. Tam doszło do sytuacji, w której od kilkuset do kilku tysięcy osób, nie, nie wiadomo dokładnie ile tam osób brało w tym udziału, protestowało przed budynkami rządowymi. Ten tłum się coraz bardziej rozrastał, było coraz więcej ludzi, nastroje się pogarszały. I ludzie w pewnym momencie po prostu zaczęli demolować te budynki. Tam był posterunek policji, jakiś taki właśnie lokalny budynek rządowy. Zaczęły się po prostu regularne zamieszki i wtedy znowu pojawiła się policja, jakiś taki niewielki oddział, ale jednak, która no, miała sumić te zamieszki. Natomiast no... To jeszcze dolało oliwy do ognia, bo zaczęły się pojawiać informacje dość śnia o tym, że policja jest bardzo brutalna, że, że bije tych protestujących. Po czym pojawiła się plotka o tym, że ci policjanci skatowali jakieś dziecko i, zmar i ono zmarło. I po tym, jak pojawiła się ta plotka, to tam po prostu zaczęło dochodzić do regularnych walk. Ci mieszkańcy wsi zmusili cały lokalny rząd, kierownictwo KPH i policję do właściwie opuszczenia tej wioski. W pewnym momencie tam było około tysiąca policjantów, którzy praktycznie odizolowali tę wioskę, uniemożliwiając wjazd żywności, jakichkolwiek towarów. Więc naprawdę te protesty no, były gigantyczne. Natomiast determinacja tych ludzi i też ta Przemoc doprowadziła do tego, że media, zarówno krajowe, mhm. jak i międzynarodowe, bardzo się zainteresowały tą sytuacją. No i wiadomo, że im bardziej nagłośniona taka sytuacja, no to tym bardziej trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie. I faktycznie zainterweniowały władze prowincji Guangdong, i część żądań mieszkańców została spełniona, włącznie z tym, że tam przeprowadzono takie no, demokratyczne wybory na lokalnych przedstawicieli, którzy Potem brali udział bezpośrednio w negocjacjach dotyczących rekompensat za te grunty. Więc e, faktycznie no, można powiedzieć, że ci ludzie no, osiągnęli swój cel poprzez te protesty. To jest taka niejasna dynamika właśnie tego, czy ludzie w Chinach są zastraszeni w kontaktach z władzą na takim dolnym poziomie, powiedzmy, z funkcjonariuszem policji, tak. czy właśnie z przedstawicielem partii to należy powiedzieć, że oni nie boją nie, nawet uważam, że, się wcale. Nie, absolutnie. Awanturują się bardzo. Awanturują się nawet częściej, więc ktoś mógłby powiedzieć, Boże, oni się w ogóle nie boją państwa. Natomiast tutaj jest to mocne rozgraniczenie właśnie tego, tak. wobec kogo mogę się postawić. Chińczycy są też temperamentnymi ludźmi bardzo często. Natomiast właśnie z drugiej strony jednak trzeba pamiętać, że władza... Obawia się niepokojów społecznych tak. i to niejednokrotnie przy różnych okazjach mówiliśmy o tym, że Obawy przed tym, czy nawet mając kilka opcji politycznych do wyboru, to ta, która nie wzbudzi takiej kontestacji, która może mm -hmm. wiązać się z oporem, no przede wszystkim gdzie, na przykład mężczyźni, tak? E, tak. W średnim wieku, czy młodsi mogą o, taką tak. decyzją być dotknięci. Czy to chodziło o, o zwolnienia, czy ostatnio coś też takiego mówiłaś? Tak, ostatnio rozmawialiśmy o tym, ale to już jak wyłączyliśmy A, e, mikrofony, no widzisz, takie ciekawe rzeczy. No nieważne, tak. ale tak, to, to generalnie to generalnie jest. Jest taka prawidłowość, że rząd będzie unikał tego typu tarć, które mogą przelać się na no, bardziej brutalne protesty, które tak, no to mają właśnie taki fizyczny komponent. Nawiązując do ostatniego odcinka, rozmawialiśmy tam o tym, że sądy często mogą myśleć o przyznawaniu dziecka, porozmawiać właśnie w ten sposób. Przyznamy dziecko rodzinie mężczyzny, bo tutaj y, lepiej tych mężczyzn młodych tak czy wśród nie rozszerzać tak, nie rozszerzać tak. właśnie o tym rozmawialiśmy to już po włączeniu mikrofonu tak jest tak. tak ale nie zawsze te protesty są tak przemocowe tak widowiskowe często to są właśnie takie akty obywatelskiego nieposłuszeństwa I ciche protesty e, tak tak ciekawą formą protestu jest po prostu odmawianie opuszczenia swojego domu albo odmawianie podpisania w ogóle takiej decyzji właśnie o rekompensacie. Oczywiście tak jak wspominaliście obdwoje, o tym jeszcze będziemy za chwilę trochę więcej mówić, państwo ma swoje sposoby na to, żeby takich opornych z, z domów wykurzać, ale zna, znalazły się takie tak zwane domy gwoździe, gdzie już jakieś mhm. inwestycje zaczęły jest, mieć tak, miejsce, tak, tak. natomiast te, te domy cały czas stały. Jest takie pojęcie po chińsku, się mówi ding hu, tak, po prostu. Tak, 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 tak. Dokładnie, tak, dokładnie tak. No jednym chyba z najbardziej znanych, być może nawet kiedyś widzieliście to zdjęcie, jest był już dom Luo Baogena i jego żony w prowincji Zhejiang, którzy odmówili opuszczenia swojego domu, ponieważ uważali, że zaoferowane mu było niewystarczające i ich dom w pewnym momencie znalazł się na środku nowo wbudowanej autostrady. No, po prostu zdjęcie. ciekawe było to, że ten dom stał tak długo, bo w momencie, w którym ta autostrada już była, to oni cały czas mieli wodę, cały czas mieli prąd. Oni tam mieli też takie swoje techniki, że na przykład on z żoną spali w dwóch różnych częściach domu, żeby tam nikt w nocy nie przyszedł, nie zaczął rozbierać. Ojej, tam... myślę, że to by nie przeszkodziło. <gry> ale, ale faktycznie też przez to, że ta sprawa została nagłośniona i jeszcze tak wizualnie uwieczniona, no to jakby władze lokalne czuły dużą presję, żeby coś z tym zrobić. Chociaż ta sprawa jest raczej ważna za dziwactwo w filmie. No, no więc o to, to chodzi. nie jest tak, znowu, no bo właśnie tutaj wracamy do tego pytania, jak to jest odbierane w sytuacji kiedy to no, blokuje właśnie tak. duże infrastrukturalne które no jednak są popierane tak, przez to społeczeństwo nie i nie są ważne zwłaszcza właśnie droga takiego co przecież może tak wielu ludziom poprawić stan tak, no bo to nie ma tego elementu tak, tak czytelnego przynajmniej bezpośredniego właśnie, że ktoś inny zarobi sprzeda mieszkanie o, i tak dalej skorumpowany, tak. nie tak. wiem, że te, te wątki w ogóle nie pojawiają się przy inwestycjach infrastrukturalnych no ale nie jest to tak czytelne tak, tak, no w tym wypadku tak naprawdę ja nie widzę żadnego powodu yy, dla którego tutaj Chińczycy mieliby w jakiś sposób z nimi sympatyzować no, ale y, oni wyszli na swoje, bo skończyło się tak, że po prostu dostali o wiele więcej pieniędzy. Tak jak mówię, no raczej władze nie chcą tworzyć takiej. Cała reszta ludzi precedensu. z tej samej wsi dostała no inne rekompensaty, tak? tak I tak, wszyscy nie. się zgodzili, natomiast oni jedyni nie. I jeszcze jedna była taka, taka sytuacja, i też też w ogóle super, super zdjęcie, to też możemy wrzucić znowu z Chongqing. Tam kobieta Wooping była właścicielką dwupiętrowego domu w, w dzielnicy, gdzie, która się mocno rozbudowywała. To było w 2004 roku. I tam właśnie był taki duży projekt miało być centrum handlowe, apartamentowce dużo, dużo rzeczy. I wszyscy inni mieszkańcy zgodzili się na to, żeby te domy odsprzedać zgodzili się na te rekompensaty. Poza nią. Bo on powiedziała, że po prostu to jest niewystarczająca oferta, która nie odpowiada jakby wartości jej oryginalnej nieruchomości. I tam słuchajcie, doszło do sytuacji, w której ci deweloperzy też zaczęli już prowadzić pracę. I jest takie zdjęcie, gdzie jest dom na takiej jakby wysepce i dookoła niego jest taka dziura na 10 metrów, taka skarpa właściwie. Fosa. Tak, jest taki po prostu dom otoczony takim głębokim wykopem, no nie? Jeden po prostu taki właśnie gwóźdź. Tam był taki impas, który trwał dwa lata, który też zakończył się tutaj porozumieniem, no po prostu on dostała więcej pieniędzy. Ale są też historie bardzo tragiczne. I faktycznie są też historie, które tak jak przy historii działa, wydaje mi się, że to nawet nie chodziło o samą tę nieruchomość, tylko tam jakby doszło do skumulowania się wielu różnych mhm, emocji. I taką historią jest historia Tang Fujian z 2009 roku z miasta Chengdu. Nieruchomość w ogóle należała do jej, do jej byłego męża, więc to w ogóle było bardzo też skomplikowane prawnie, bo to on jakby negocjował te rekompensaty. W każdym razie oni mieli e, budynek, który był zarówno domem, jak i takim zakładem tekstylnym. Władze miasta planowały rozwój infrastruktury miejskiej, nie wiem, czy tam miało być metro, czy droga, już nie pamiętam. W każdym razie oni się tam nie chcieli zgodzić na to odszkodowanie, bo też uważali, że jest niewystarczające. Podobno ten mężczyzna i jej były mąż, on uczestniczył kilkanaście razy w tych negocjacjach i za każdym razem był niezadowolony z oferowanych rekompensat. Natomiast w pewnym momencie zaczęło dochodzić już do tych wyburzeń i słuchajcie, ta kobieta, jak ta ekipa już tam była obecna, to było w 2009 roku, ona weszła na dach tego domu, oblała się benzyną i podpaliła. Ktoś to wtedy już nagrał telefonem, były zdjęcia z tego i tak dalej. Drastyczne, drastyczne bardzo obrazy. Tam ludzie próbowali ją ściągnąć i tak dalej. Tam parę osób jeszcze się przy okazji poparzyło. Ona została przewieziona od razu do szpitala, ale no zmarła w wyniku obrażeń. I co ciekawe, ta historia początkowo była szeroko relacjonowana w samych Chinach. Normalnie w CCTV mówiono o tym wydarzeniu. Mm. Dopiero potem, jak zaczęła się taka większa dyskusja o tym, czym są przymusowe wyburzenia, jakie są metody stosowane przez te władze lokalne i tak dalej, no to się trochę z tego wycofano i zaczęto co cenzurować, ale początkowo to w ogóle był coverage, wiecie, no w państwowej telewizji. Telewizja też w pewnym sposób jest wykorzystywana przez tak. władze centralne do tego, żeby naciskać i osiągać jakieś swoje... Tak cele Dokładnie. i też pokazywać się jednak jako ciało polityczne, które reprezentuje realnie ludzi. Stąd no zdarzało się też, że, że nawet były krytykowane władze lokalne. tak, Pekin jak, tak. był krytykowany z CTV za wyburzenia i wysiedlenia. Także to może się... Da, no to też jest zdarzyć. jakieś narzędzie. Jest zawsze. to narzędzie. To tak, tak, tak. jest zawsze narzędzie. Zrzucenie winy na rząd lokalny. I to się działo już nieraz Nieraz o tym mówiliśmy, ale to też nie jest jedyna historia, w której ktoś spłonął, bo taka historia miała również miejsce w Szanghaju i to dosłownie kilkadziesiąt metrów od miejsca, w którym my teraz zasiadamy i nagrywamy ten podcast. Tuż za rogiem. No. Tuż za rogiem, tak jest. Tam, 20 lat temu, stało takie skromne osiedle, które nazywało się Maggie Lane, My Chili. I ono zostało nazwane po Maggie Road, która później zmieniła się w Ulumuci Road. Mm -hmm. No i rzeczywiście po tym, kiedy w sąsiedztwie Maggie Lane wybudowano bardzo duże i luksusowe osiedle, które nazywa się Huay Ju, które do dzisiaj jest zresztą bardzo drogie. I luksusowe. Miasto miało plan, żeby Maggie zburzyć i po drugiej stronie również pobudować tego typu osiedle. Aczkolwiek tam również. Były różnego rodzaju machloje, i mamy tutaj taki typowy przykład, kiedy urzędnicy lokalni brali łapówki, i to jest udokumentowane, dlatego że w tamtym czasie w Szanghaju zasady były takie, że jeżeli deweloper, który ma w planach wybudować coś w danym miejscu, zapewni lokatorom poprzednich budynków, które tam stały, mieszkania właśnie w tym nowo wybudowanym bloku, w tych nowo wybudowanych blokach, to będzie zwolniony z części opłat za dzierżawę gruntów. I tak rzeczywiście miało być w tamtym wypadku, tylko że tam nastąpił taki przekręt z kwalifikacją tego gruntu, dlatego że on został na początku tej sytuacji, w roku 2001, zgłoszony do takiego programu rewitalizacji miasta. Tylko że po kilku latach po cichu z tego programu go wycofano, i rzeczywiście mieszkańcy, którzy wcześniej myśleli, że dostaną mieszkania w nowo wybudowanym osiedlu, które tam miało się znajdować, usłyszeli, że zostaną im przydzielone lokale zastępcze w dzielnicy Fongsien. Jeżeli nie wiecie, gdzie jest Fąsien, to możecie sobie sprawdzić na mapie. Jest to bardzo, bardzo daleko. Pięć razy mniejsza wartość mieszkańca. Jak najmniej. nic. I to jest rzeczywiście taki właśnie typowy przykład tego, o czym mówił na początku Piotr, że po prostu no, daje się jakieś klitki ludziom gdzieś bardzo, bardzo daleko, no bo Fonsię stąd jest nie wiem, ze 40 km bardzo daleko od centrum te mieszkania. To jest ułamek wartości tego, ile były warte mieszkania, które oni y, posiadali właśnie w tym Maggie Lane. I y, rzeczywiście w 2004 roku, kiedy już większość z mieszkańców, którzy tam domagali się lepszych rekompensat, podpisała papiery, zdążyła się wyprowadzić. Pozostało tam zaledwie kilka osób i kilka niewyburzonych domków, właśnie tych osób, które odmówiły wyprowadzenia się i które oczekiwały po prostu lepszych rekompensat. I mogę tutaj tak zespolerować, że lepszych rekompensat nie było pojawili się, no, jak już mówiliśmy, po prostu pojawiły się oprychy, grupa oprychów, która została zatrudniona przez Czenka Group, czyli no, dewelopera, który miał chrapkę na tę ziemię, który miał tam wybudować nowoczesne luksusowe Osiedle. Tak, tak, bo właśnie istotne jest to, że te nawet te, te już rządy lokalne, już nawet na poziomie gminy, dzielnicy, one dalej i tak wolały to przerzucić ciężar za tak. wysiedlanie tych ludzi na deweloperów samych. Zgadza się. I Czenka Grup regularnie nasyłało oprychów na te. Dosłownie tam stały trzy, 4 domy. Ja mam jeszcze, znalazłam w internecie zdjęcie właśnie z tamtego czasu, kiedy większość mieszkańców już się wyprowadziła. Zostało tam jeszcze kilka takich ruderek, które po jakimś w jakimś czasie wyglądały coraz i coraz gorzej, no bo przyjeżdżały te oprychy różnymi sprzętami na przykład demolowały dach w mieszkaniu i mieszkaniec, który tam dalej próbował mieszkać, musiał sobie jakoś ten dach sam naprawić, jeżeli chciał rzeczywiście dalej tam urzędować, no, robiąc to oczywiście w gestii jakiegoś tam protestu, tak? Te próby wykurzenia tych mieszkańców skończyły się w 2015 roku, kiedy te same oprychy przyszły około pierwszej w nocy i... Podpaliły jeden ze znajdujących się tam domów, w którym mieszkała para na około 70-letnich staruszków, małżeństwo: Zhu Shui Kang oraz Li Xingzhi. Ich ciała zostały kolejnego dnia rano znalezione, zwęglone w spalonym domu. I to jest w zasadzie koniec tej historii, bo to był olbrzymi skandal w Szanghaju. Od tamtego czasu minęło już praktycznie 20 lat. I kilkanaście miesięcy później trójka pracowników Chengkai Group, która została złapana na tym podpaleniu, została skazana na karę śmierci i dożywocia, chociaż tych kar śmierci nigdy nie wykonano. I po kolejnych kilku miesiącach y, chciano bardzo mocno zamieść tę sprawę pod dywan, właśnie dlatego, że to był czas, kiedy zbliżały się Igrzyska Olimpijskie w Pekinie, mm. a potem miało w Szanghaju odbyć się Expo. Hasło szanghajskiego Expo Better City, Better Life. Tak lepsze miasto, lepsze życie. Spaliliśmy dwójkę staruszków, coś trzeba z tym szybko zrobić, bo będzie bardzo duży skandal. No i rzeczywiście po kolejnych kolejnych miesiącach skazano również byłego burmistrza Szanghaju kilku um, urzędników um, rządu Szanghaju właśnie za te sytuacje i przed Expo po cichu te ziemie znowu przekwalifikowano na grunty użyteczności publicznej. Zbudowano wielki żółty mur, który tam stoi do dzisiaj, i wiedziałam się, że ma tam powstać prawdopodobnie gimnazjum. Oni trzymali te ziemie, jeszcze chyba licząc na to, że coś tam może uda tak, się zrobić. Tak, no bo... bo naprawdę to jest, jakbyście byli w Szanghaju, w tej dzielnicy, gdzie my tutaj mieszkamy, wiedzielibyście, że ta ziemia ma. Gigantyczną wartość. No, Takie to może być, że nie ma najdroższych lotów w, lotu w całym a Mimo mieście. to, tam się po prostu nic, nic się nie budowało, więc ewidentnie jeszcze no, konsekwencje, konsekwencje tej afery były duże i tam chyba kombinowano jakoś przy tak, tym. Tak, no to stało żeby puste. Może opadnie kurz, to Co najmniej 15 coś tam. lat. Tak, tak, tak. Jak pozostajemy w Szanghaju, to na koniec mogę jeszcze powiedzieć, jak. W tym momencie przyznawane są rekompensaty za wyburzanie budynków w Szanghaju. Szanghaj ma chyba jeden z najlepszych, jeżeli nie najlepsze tak. regulacje tak, w, tym, zdecydowanie. w tym zakresie. To w ogóle też zmieniane w tym roku nawet. Tak i rzeczywiście w naszej okolicy w tym momencie już jest naprawdę sporo budynków zaplombowanych, no ale największym problemem jest to, że to nie będzie wyburzone od razu, tylko to będzie tak stało i straszyło jeszcze przez kolejne mhm, dwa lata, Oczywiście. oni się to jest za to Dużo zabiorą. jest takich miejsc. Więc no, ale wracając do tego, jak to wygląda, ja to oczywiście uprościłam, bo tamtych kroków jest prawie 20 do zrealizowania, zanim rzeczywiście budynek będzie już gotowy do wyburzenia i będzie mógł odstać te swoje dwa lata i poczekać, zanim przyjedzie buldożer. I tak, na początku urząd miasta powołuje grupę, która ma na celu w ogóle zbadanie, po pierwsze stanu technicznego tych budynków, ale również ma zrobić taki rekonesans na temat tego, ile osób tam mieszka ile jest faktycznie domostw, bo w tego typu budynkach bardzo często dochodzi do takich samowolnych przeróbek, ktoś sobie dokupuje mieszkanie obok, są wyburzane ściany, czasami są to ściany nośne, ale i rzeczywiście ma ktoś, dostaje tam ktoś powołany, kto ma sprawdzić, no kto tam mieszka, ile jest mieszkań i czy osoby, które tam mieszkają to są właściciele tych mieszkań, tak, osoby, które mają tam zarejestrowane huką, czy najemcy. No, i jeżeli dana ulica zostanie zakwalifikowana do wyburzenia, zostaje wydany oczywiście tądży, które ma poinformować mieszkańców, że budynki są zakwalifikowane do wyburzenia i to tądży zakazuje podejmowania wszelkich prac remontowych na terenie danego osiedla. No, i tu jeszcze wcale nie jest powiedziane, kiedy to zostanie wyburzone i co się z tym stanie, dlatego że w tym momencie rozpoczynają się właśnie negocjacje z mieszkańcami e, dotyczące przejęcia danego obszaru i niezbędne są oczywiście negocjacje ze wszystkimi właścicielami mieszkań. Właściciele muszą zgodzić się na, pro, na te proponowane warunki lub przedstawić swoje oczekiwania finansowe co do tych rekompensat i, aby w ogóle akcja przejęcia danego osiedla doszła do skutku, muszą zostać podpisane umowy z co najmniej 90% właścicieli wszystkich mieszkań na tym osiedlu. Okay. Jeżeli tak, tak, tak. to się nie wydarzy, no to są kolejne i kolejne rundy negocjacji. I ja sobie wyobrażam, że rzeczywiście te kolejne rundy, jeżeli tam trzecia, czwarta runda nie dojdzie, nie, nie dojdzie do skutku podpisanie tych porozumień, no to wiadomo, że one prawdopodobnie są już bardziej stresujące dla tych ludzi, też dlatego, że one są jawne. Mhm. To są takie spotkania, na których są przedstawiane te oczekiwania finansowe jednej i drugiej strony, więc to też nie jest tak, że pojedynczo się negocjuje te Y... No bo to właśnie był problem tego wcześniejszego systemu. Akurat tak. tutaj w tych nowych regulacjach szanghajskich ta transparentność właśnie tak. jest mocno dosyć podkreślona. Zgadza się? No i na końcu, jeżeli na przykład jeżeli nie dojdzie do skutku porozumienie z 90% wszystkich mieszkańców, to jest też wywieszane tungży. -tung -tung, jest powiedziane, że doszło do porozumienia na przykład z 70%, więc będą kolejne negocjacje. I Też trochę, żeby stworzyć taką presję tych tak, ludzi, którzy już się zgodzili tak, na sąsiadów. No tak, to oczywiście, oczywiście, oczywiście. No i po x rund tych negocjacji, jeżeli dojdzie do porozumienia, to wywieszany jest kolejny notice, że rzeczywiście no zostało osiągnięte porozumienie z tam 90 plus procentami osób, które tam zamieszkiwały i... Są wyszczególnione daty, do kiedy mieszkańcy muszą się wyprowadzić, i jeżeli są tam jakieś punkty handlowe, bo w Szanghaju najczęściej są, w tych lokalach, które znajdują się przy ulicy, najczęściej są tam jakieś sklepy, jakieś restauracyjki czy coś tam, te miejsca również muszą się zamknąć i wyprowadzić, przenieść do innego miejsca. No i gdy właściciele i wynajmujący się wyprowadzą, mieszkania zostają zaplombowane i rozpoczyna się wypłata odszkodowań dla właścicieli tych mieszkań i rozpoczyna się też okres oczekiwania, aż też straszące budynki z zacegłowanymi ścianami i nie, oknami i drzwiami będą mogły zostać wyburzone. I oczywiście Właściciele dostają pieniążki, cieszą się z tego, a co z wynajmującymi? No bo w tych mieszkaniach bardzo często w, w, mieszkają też, poza tymi najczęściej starszymi osobami, które mieszkają tam, yy, bo są ich mieszkania, mieszkają tam osoby młodsze, które sobie po prostu mieszkania tam wynajęły. No i co z nimi? No najczęściej nic, po prostu mówi się im, że muszą się wyprowadzić. I jeżeli podpisujecie umowę najmu w Chinach, tak to jest. bardzo często, najczęściej. Szczególnie w takich, właśnie starych ustawach. Tak, tak, jak w Szanghaju, tak starych będzie tam zapis, że w razie gdyby miasto miało plany na wyburzenie danego miejsca, e, no to nie przysługuje ci żadna rekompensata z tytułu wcześniejszego zerwania umowy najmu i musisz się po prostu wyprowadzić. wyprowadzić. No, my tak na przykład my taki mamy zapis mamy w umowie. Ja też mam taki zapis w umowie. Tak. A my Myślę, że nasze usiedle, może nie teraz, ale. Nie sądzę, że no, znaczy nie dałbym sobie ręki uciąć, że przetrwa na przykład następne 50 lat. Tak ja mówiąc, myślę, że moje może przetrwać. Twoje może prędzej, przewieźć, jest trochę nowszej, w lepszej kondycji, bo tutaj za gęsto, szczerze mówiąc, to już się dziwię, że tego wcześniej nie wyburzyli, ale. Znaczy to wasze jest też takie nadszarpnięte zębem te, tego samowolnego. Samoozdecydowanie i sam... tego, tak. że tutaj ludzie mieszkają. No już nie chcę tak no tutaj yy, truć, ale no na przykład w komórkach lokatorskich, komórki lokatorskie no. są wynajmowane ludziom, którzy pracują jako dostawcy jedzenia na tak. przykład i tam po prostu mieszkają. No. Tak, tak, no u mnie to no, dziwne, to tak, tak nie wygląda. To, u mnie to, w to nie jest do końca ciągu... też bezpieczne. No to też rzuca światło tak. na to, że ci ludzie, jeżeli nie dostaną normalne mieszkanie w centrum miasta w Szanghaju, wcale niekoniecznie będą oponować. No ja też nie chciałbym powiedzieć, że zupełnie, zupełnie to są też już patrząc szerzej na Chiny, ta, ta kwestia jest taką melodią przeszłości, bo na przykład przy tym właśnie programie walki z ubóstwem, no tam też, chyba nawet Aha. o tym wspominaliśmy, no był taki tak. element tego właśnie, że nie chcę absolutnie odbierać wszystkich tych szlachetnych rzeczy, które udało się temu programowi osiągnąć, ale tam był też ten element tego, o czym wcześniej mówiłem, żeby te, te populacje wiejskie tworzyć bardziej kompaktowymi, mhm. i tutaj wchodził ten element też też wyburzania, uwalniania ziemi i tak dalej. I akurat no wspominam o tym w, w tym w tym kontekście akurat potencjalnych nadużyć, bo miałem sam taką sytuację, mogę to pomrzeć, anegdotą dosłownie z zeszłego tygodnia, bo uczestniczyłem w takim spotkaniu, w którym był prezes i współzałożyciel no nie, nie małej szanghajskiej firmy, właśnie z branży budowlanej, architektonicznej. Mam nadzieję, że nie on... Group. I on właśnie, nie, nie, przedstawiał skład pierwotnego zarządu współzałożycieli tej firmy i mówi, że no akurat ten gość już z nami nie współpracuje, on został skazany za korupcję przy okazji realizacji tych, tych inwestycji finansowanych z programu kupin czyli, czyli nie mogę powiedzieć, że nie, ale <grym> czyli tego programu walki z ubóstwem. I on jeszcze to tak powiedział tak obojętnym tonem, jakby to była taka zupełnie normalna rzecz i też ta of work, ludzi no. <grym> była dosyć Obojętna także. I to pokazuje jednak wciąż skalę i taką świadomość tych przekrętów, które, których piętnowanie jest domeną kadencji Xi Jinpinga. I, I jednak jest takie: nie chcę też tutaj z siebie robić takiego mędrca kawiorowej lewicy, który rozumie prostych ludzi, prostych Chińczyków i z nimi rozmawia. Ale mam wrażenie po prostu, że ludzie doceniają naprawdę to, że Chiny są porządniejsze że rzadziej jednak dochodzi do takich sytuacji, gdzie skorumpowany urzędnik może naprawdę bardzo mocno uprzykrzyć nam życie. Uważam, że jest poczucie tak, tak, tego, że, że kraj się zmienia w tym obszarze. Tak, no, tak szczerze muszę jednak to przyznać. I to są tak. rzeczy, o których no, Chińczycy sami z siebie mówią. Tak, no powiedzenie takiego czegoś na spotkaniu, właśnie tego, że a, on już z nami nie współpracuje, bo go skazali, to jest wbrew pozorom dobrze odbierane. No właśnie, bo to, że on to nie musiał tego mówić tak. wcale, w ogóle nie musiał tego człowieka no. pokazywać. Tak, no tak, no to, tak, tak. Wydaje to, mi się, że on to uwaga. zrobił jednak celowo, żeby tak. wywołać jakieś tam emocje. Oczyściliśmy się. Tak jest. Tak jak oczyszcza się partia. Był taki człowiek, ale już go nie ma. <laughs> e, no dobrze. E, jeżeli podobał wam się ten odcinek... To zapraszamy Was niezmiennie do tego, żeby wspierać ten podcast, stawać się częścią społeczności Małopowiedziane też na naszym Discordzie. Link do naszego patronite znajdziecie w opisie tego odcinka, To patronite.pl, ukośnik Małopowiedziane. Wrócimy za tydzień, tak? Tak, wrócimy za tydzień. Na ten moment nie robimy żadnych zmian, więc usłyszymy się znowu we wtorek. Tak A jest. z Szanghaju, z wciąż niezdemolowanej części Anfulu mówili do Was Piotr Socho, Nadia Urban i Weronika Truszczyńska. Do usłyszenia.